Witam wszystkich bardzo serdecznie w Malczu Mówi numer 1. Moi mili kochani, dzisiaj postanowiłem zrobić taką stricte serię audiologów wyrażania siebie, audiologów podcastów, takiej pogadanki, takiego trochę może się wam wydać, że monologu. No ale w końcu to jest tytuł Malczu Mówi, więc po prostu ja będę mówił o tym, co ja chcę powiedzieć, co mnie drąży, co mnie irytuje, na co chcę zwrócić uwagę, co jest według mnie ważne, albo przed czym chcę was też ustrzec. Tak z dobroci serca, żeby było trochę z przesłaniem i na poważnie, i na serio. A także trochę na luzie. Takie pół żartem, pół serio. Moi mili, ze względu na to, że wszędzie mają miejsce różnego typu wydarzenia stricte, czy uprzedzam, że nie chcę nikogo obrażać religijnie czy inne takiego. Ta seria jest ogólnie taka luźna, pogadankowa. Jest to seria, w której się ja swoje emocje i zamysły wyrażam. Więc jakby co? Nie bierzcie tego do siebie. Nie obrażajcie się jak coś. To nie jest po to seria. Dobrze. Także już wracamy do tematu. Na całym świecie mamy za zatrzęsienie się różnych proroctw, różnych takich wypełniających się zdarzeń końca czasów, tak? I powiem wam, że żyjemy w takich czasach końca czasów, bo to widać gołym okiem. Jak ktoś jest ktoś po prostu patrzy na to z dystansem, to widzi, że coś się grubszego szykuje. I widać też w internecie filmiki kosmiczne jakieś, od kosmitów jakichś, od innych galaktyk. No, tego jest na tyle dużo. I tam są takie treści, na przykład od Plejadian, albo od Asztara, albo od Archanioła Michała, albo od Asztara, albo od Plejadian, albo od innych ras, że po prostu widać, że coś się kroi grubego. Więc ja, jako osoba wykształcona, otwarta, wierząca, praktykująca, wierzę w istnienie życia w innych cywilizacji w kosmosie i myślę, że prędzej czy później to ktoś nas odwiedzi albo oficjalnie będzie to podane do oficjalnej świadomości. I myślę, że już jest to oficjalnie. Ja nie mówię, że chcę zrobić z siebie jakiegoś dziwaka czy coś, tylko po prostu filozoficznie myślę, że prędzej czy później to jakaś rasa nas po prostu odwiedzi i nas przywita. Ale chodzi mi nieco o coś innego w dzisiejszym odcinku. Bo tak chcę nawiązać tym aspektem do po prostu takiej otwartości na inne rasy, na innych ludzi, na inne, żebyśmy byli otwarci, nie zamknięci, otwarci. Tak jak jesteśmy otwarci na rodzinę, na przyjaciół, bądźmy otwarci, myślmy pozytywnie i wierzmy w dobro, w szczęście, w radość, miłość, nadzieję. Wierzmy w dobroć po prostu, bo dobroć owocuje. Im więcej będziemy wierzyć w dobroć, tym więcej nas fajnych rzeczy spotka. I automatycznie, jeśli osoba nie wierzy lub też zatraca się w czymś, co jest stricte, no, prowadzi do złego, albo po prostu nie wierzy, no to wiecie, z mojego własnego obiekcyjnego doświadczania pewnych spraw i z moich obiekcji i z mojego obserwowania, to z automatem osoby, które deklarują się i myślą, że są niewierzącymi i deklarują się, że są niewierzące, to od razu takie osoby dostają karę. Nie mówię, że wszystkie, ale większość z tych osób, która nie wierzy, dostaje karę
w postaci albo depresji, albo jakichś innych takich kar, takiej pokuty. Rozumiecie? Ja nie mówię, że to musi być dla każdego tak samo, że to nie mówię, broń Panie Boże, że depresja jest wynikiem w 100% stricte tego, że ktoś nie wierzy. Tylko stricte to te osoby, które są niewierzące, w dużej mierze to są też osoby po prostu z depresją. I różne osoby w moim otoczeniu, czy to koledzy, czy to rodzina, czy to z internetu, no stricte nie wierzą i mają depresję. I ja chciałbym was po prostu w ten sposób podbudować. Chcę, żeby osoby, które obejrzą ten odcinek, zastanowiły się, czy na pewno warto nie wierzyć. Po prostu. Ja wiem, że osoby, które idą w inteligencję, właśnie co chcę spostrzeżenie swoje dać, osoby, które pójdą w stricte od początku w inteligencję, chcą być najmądrzejsze, chcą najwięcej zarabiać, chcą najwięcej umieć, chcą mieć najwięcej DBS, wszystko na maksa, ja. To po prostu takie osoby z góry są definitywnie przez górę brane i szufladkowane. Nie ma tak. Nie, po prostu myślą, że pozjadały wszystkie rozumy. Myślą, że pozjadały wszystkie rozumy i że Boga nie ma, bo oni wiedzą lepiej. No nie. Tak nie ma. Tam na górze jest kontrolka. Widzą, słyszą wszystko. I po prostu wiecie, skoro od tylu tysięcy lat mówią wam, żebyście brali przykład mówię konkretnie. Nie mówię to, żeby być stronniczy czy coś, tylko to są moje własne ludzkie, ze względu na to, że jestem Polakiem, to jestem też chrześcijaninem i katolikiem, tylko czyniący, a nie ślepy. Po prostu staram się jak mogę. Po prostu dlaczego nie naśladujecie Jezusa? Dlaczego nie staracie się żyć po Jezusowemu? Co wy? Myślicie, że jak będziecie chodzić, kurde, tylko i wyłącznie do kościoła, dawać na tacę? Nie, wiecie, na tacę trzeba dawać. Ale wiecie, i do kościoła chyba, powiem tak, samo chodzenie do kościoła, samo dawanie na tacę, samo klepanie formułek, litanie, różańca, modlenie się, no to jest okej dla większości ludzi. Ale inna sprawa, to jest podstawa. Żeby pójść do nieba, nie może, to nie wystarcza. To nie wystarcza. Osoba, która będzie myślała, że tylko odbędzie, pójdzie do kościoła, bo inni też idą, to ona też pójdzie. No to nie na tym polega. To, że pójdziesz do kościoła, to, że od kilkudziesięciu lat chodzisz codziennie do kościoła, modlisz się, dajesz na tacę, to nie jest wystarczające. Trzeba naśladować Jezusa. Tak jak każdy potrafi. Na swój sposób, gorzej, lepiej, ale zawsze. On jest naszym wzorcem, on jest naszym takim mentorem historycznym. Powinniśmy po prostu dążyć do tego, żeby być dobrymi ludźmi. Żeby być w zgodzie z własnym sumieniem, żebyśmy byli pewni tego, że się znajdziemy gdzieś w przyszłości i że będziemy z siebie dumni. Po prostu. Żebyśmy byli dobrzy dla innych i żebyśmy przestrzegali przykazań Bożych. Bo to jest podstawa. I żebyśmy mieli dobre, zdrowe sumienie. Bez sumienia, bez dekalogu nie idzie się do nieba.
Nawet jak się bębni w kościele od rana do wieczora i nawet jak się modli litanie, różańce i inne takie. Nie, nie pójdziecie do kościoła. Nie pójdziecie do kościoła, pójdziecie do bliskich jako kościół. Nie do kościoła. Pójdziecie do bliskich jako kościół. A kościoły będą służyć po to, żebyście się edukowali od podstaw. Bo kościoły to jest podstawa, to jest wskazówka, to jest kierunek, to jest wyznacznik. A czemu tak? Bo większość osób jest jeszcze na poziomie podstawówki wyznaniowej. Te osoby, które naprawdę wierzą i są dobrymi istotami wszechświata, dobrymi istotami anielskimi lub po prostu dobrymi ludźmi z krwi i z serca, po prostu dobre ludzie, dobre dusze, dobre ludzie, to one nie potrzebują chodzić do kościoła. One wiedzą, że trzeba dawać akt swojego świadectwa czynami i słowami. Nieważne gdzie. Nawet na YouTubie. Widzicie, jest różnica. YouTuber inteligentny, wierzący, umiejętny, dobrze prosperujący, a drugi przeciwny kąt? Pato streamer, chlejus, ćpun, gwałciciel, złodziej, niszczyciel. Co to jest? To jest walka dobra ze złem na YouTubie. I na YouTubie trzeba dawać świadectwo. I ja to świadectwo daję. Chcę, żebyście myśleli, bo tutaj na YouTubie też można zawalczyć o wasze dusze i o was samych. Bądźcie dobrymi ludźmi dla siebie nawzajem tam, gdzie tylko możecie. Czyńcie szczęście, radość, miłość. To wam zaprocentuje w przyszłości. A może nawet od razu. A do kościoła chodźcie, żeby pamiętać o naukach Jezusa. Także tyle z mojej strony. Myślę, że dotarłem do was bardzo dobitnie z przesłaniem. Nie jestem fanatykiem, nie jestem jednostronny. Chodziło o to, żeby coś oryginalnego powiedzieć na dany temat. Po prostu co to chodziło mi po głowie. To było Malczu Mówi numer 1, a ja jestem Malczu, czyli pan Michał. Cześć!